Drodzy bracia i siostry, drodzy przyjaciele, serdecznie witam o poranku w kolejnym Aceranku. Chciałbym się podzielić z wami dzisiaj taką refleksją, która wynika po prostu z moich obserwacji. Przykra refleksja, ale przecież jakże prawdziwa. Zdumiewająco prawdziwa. Otóż, kiedy rozglądam się wokół, przyglądam się tak zwanym wierzącym, czytam czasami, słucham fragmenty kazań, wypowiedzi różnych pastorów, biskupów, tudzież pań, które jakby to nazwać, no, próbują udawać pastorów czy biskupów, no to inaczej się nazwać nie da. I myślę sobie, po pierwsze, że Kościół zwariował. Po prostu zgłupiał kompletnie. Wypowiedzi naprawdę prominentnych osób, tak po ludzku prominentnych, z grona różnych przywódców, czy gremiów przywódczych, może bardziej Kościoła, sprawiają, że zastanawiam się, czy ci ludzie już przestali myśleć, czy w ogóle nigdy nie myśleli, tylko jakoś im to wychodziło w tych dobrych czasach i nikt nie zwrócił uwagi. Ale w tych trudnych czasach, no cóż, wszystko jest obnażone. To, co dzisiaj dominuje w Kościele, to po pierwsze strach. Strach i przerażenie. To jest niepojęte, niewyobrażalne. Jeden z pastorów nawet się podzielił ostatnio, że spacerował sobie pewną promenadą i badał, kto chodzi w maseczce, a kto nie. I cóż powiedział? Że to było przerażające doświadczenie, że prawie nikt nie miał maseczki. Człowieku, opamiętaj się, nie rób wstydu. A takim byłeś kiedyś znakomitym mężem Bożym. Mógłbym przytaczać oczywiście wiele przykładów, wiele wypowiedzi, niektóre no, są paraliżująco głupie, bo to się nie da inaczej nazwać. No bo cóż powiedzieć o pastorze, który publicznie na swoim profilu pisze, że on się zaszczepi, bo on chce latać na wakacje. No chłopie, leć już i nie wracaj do Polski. Nie potrzeba cię tutaj. Może tam cię gdzieś wyleczą z tej głupoty, z tego strachu. Najciekawsze jednak jest to, powiem wam, że w tym strachu i w tym przerażeniu ci ludzie chcą, uwaga, trwać. Oni nie dopuszczają takiej możliwości, że mogliby się nie bać. Jak próbuję rozmawiać czasami na argumenty, to oczywiście od razu pada, a ty nie jesteś lekarzem, nie masz pojęcia. Ja mówię, ale ja nie sprzedaję swoich mądrości. Mogę podać źródła, mogę podać nazwiska, mogę podać dokumenty, na które się powołuję, ale oczywiście nic nie pomaga. Oni chcą się bać. Zastanawiam się, skąd się to bierze w ogóle? I powiem wam, że widzę tylko jeden powód. I to jest powód, który warto rozważyć. Warto zbadać pod tym kątem swoje serce. No i jeżeli trzeba, to szybko pokutować, byleby szczerze, aby się wyrwać z tej matni. Otóż kiedy pytam też tych ludzi, czy oni wierzą, że Bóg jest wszechmogący, i za każdym razem pada jeden zwrot. Tak, ale. To, co później jest po tym ale, to różni się czasami w szczegółach. Ale generalnie chodzi o to, że Bóg jest wszechmogący, ale człowiek musi myśleć.
O, fantastycznie, z tego wynika, że ja jestem idiotą, który nie myśli. No być może, nie wiem. Zawsze dobrze jest przejrzeć się w lustrze i zawsze dobrze jest zastanowić się nad swoją głupotą. Natomiast kiedy ja zadaję pytanie, czy wierzysz, że Bóg jest wszechmogący, to nie jest pytanie, które zrodziło się w mojej głowie, ale sięgam do Słowa Bożego i w wielu miejscach dowiaduję się, że Bóg jest wszechmogący. Skoro Bóg jest wszechmogący, to ja takim dresiarskim i prowincjonalnym rozumem pojmuję tylko tyle, że On wszystko może. Być może jestem głupi, nie rozumiem tego i należy to rozumieć akurat na opak. No ale też nikt tego nie próbuje mi wytłumaczyć. Ponieważ nikt nie kwestionuje tego, że Bóg jest wszechmogący. Natomiast każdy mówi, ale. No ale, skoro Bóg jest wszechmogący, to nie istnieje żadne ale. Przynajmniej u nas tu na prowincji tak kombinujemy. Skoro w tym zwariowanym czasie, kiedy od roku nam wmawiają i ćwiczą nas, i oszukują, i kłamią, tak, zaraz powiedzą, że przecież ludzie umierają, a wcześniej nie umierali oczywiście, nikt przed COVID-em na nic nie umarł. Kompletnie nikt nie wiedział, że istnieje śmierć. No to taki argument naprawdę o tym, że ludzie umierają, to sobie możecie włożyć między bajki, bo ludzie umierali i będą umierać, jak nie na tę, to na inną chorobę, a statystyki nie pokazują wcale, że tych wzrostów jest, zgonów zbyt wiele. Jest statystyka, która mówi, że jest nadmiarowa ilość zgonów z powodu zaniedbań służby zdrowia. I to jest wszystko na ten temat. Nie jestem lekarzem, więc nie będę się wymądrzał, ale mogę dać odpowiednie namiary, możecie sobie porozmawiać z lekarzami, jak chcecie oczywiście. Jak chcecie się nie bać. W takim razie, czy Bóg jest wszechmogący, czy nie? Jest, oczywiście, że jest. A w związku z tym, czy On panuje nad wirusami? No, a kto stworzył wirusy? Może wyewoluowały i Bóg się nagle zorientował, że oto się pojawiło coś, o czym On nic nie wie. Oto bardzo ciekawe. To jest chyba jedyne wyjaśnienie tego, dlaczego chrześcijanie się boją. No bo Bóg jest zaskoczony. Wiecie, to jest jak w tym proroctwie, które słyszałem. Oczywiście proroctwie w cudzysłowie. A brzmiało ono tak. Nadchodzą z północy, nadchodzą z południa. Nadchodzą ze wschodu, nadchodzą z zachodu. Bój się, bo ja się boję, mówi Pan. No skoro Bóg się boi tych, co nadchodzą, no to rzeczywiście Bóg się boi wirusa. A skoro Bóg się boi wirusa, no to my się musimy bać. Nie ma nadziei. Żadnej. Czasami ludzie mówią, daj już spokój z tym wirusem. Moja żona mi najczęściej, kochana, mówi, daj już spokój z tym wirusem, bo cię znienawidzą. Ja nie mówię tego po to, żeby się ludziom podobać. Mam to w nosie, co wy ludzie myślicie. Nie chcecie, to nie słuchajcie. A jak chcecie, to słuchajcie i zastanawiajcie się, czy mam rację, czy nie. Co sprawił ten strach, powszechny strach? No, sprawił na przykład takie niespodzianki, jak zamknięcie na amen, na zawsze kilkudziesięciu zborów w Polsce, jak utratę nawet 50% wiernych w wielu kościołach. Sprawił również to, że wiele tak zwanych autorytetów chrześcijańskich ponoć po prostu rozpadło się jak kawałki rozbitego wazonu. Oni są przekonani oczywiście, że dalej ktoś słucha i dalej się wymądrzają
i dalej wszystkich ustawiają, właściwie próbują ustawiać i krytykują wszystkich i wszystko, ale to już tylko jest pośmiewisko, nic więcej. Wirus oddzielił ciemność od światłości. O tak! Takie coś, czego nie widać, a narobiło tyle strachu i tyle biedy. Znam chrześcijan, którzy mówią, już niedługo, już chwileczkę i wszystko wróci do dawnych czasów. Oni już, ci sami ludzie już kilka razy zmieniali zdanie. Najpierw prorokowali, że wszystko wróci do normalności za 2 tygodnie. Po 2 tygodniach prorokowali, że to nie będzie tak prędko. W międzyczasie prorokowali jeszcze parę razy. Oczywiście zawsze to było śmiechu warte. I dalej dzisiaj prorokują, że już niedługo będzie tak jak kiedyś. No, zobaczymy. Bo ja nie prorokuję, ale ja mówię, używając rozumu, że już nie będzie jak kiedyś, już nigdy nie będzie. A propos Kościoła, bo to mnie najbardziej interesuje. To, że ludzie ze świata się boją, mnie to nie dziwi. No, coś, czegoś, czemu się mają nie bać? Gdzie mają pokładać ufność i nadzieję? Nawet jeśli ktoś z nich myślał, że może w Bogu jest jakaś nadzieja, to jak widzi tych posikanych ze strachu wierzących, no to mówi, to nie ma nadziei dla mnie. No nie ma. A ja wam mówię, że jest nadzieja, bo Bóg nad wszystkim panuje. I w Bogu mamy zwycięstwo. I w Bogu mamy chwałę. I w Bogu mamy nadzieję. Żaden wirus, świrus nie zrobi ze mnie niewolnika. Żaden wirus, świrus nie zrobi ze mnie, jak to mówi Greka, idiotes, czyli kogoś niepoinformowanego. Żaden wirus, świrus nie sprawi we mnie strachu. Ja to mówię głośno, publicznie. Jak miałbym żyć w strachu, w przerażeniu, w niewoli, to wolę umrzeć. A po co mi takie życie? Życie niewolnika, życie głupca, który sam siebie dał oszukać i dalej ze strachu uprawia swój strach, stając się jeszcze większym niewolnikiem. Nie ma złudzeń dzisiaj już. I co ciekawe, można to kazanie na temat czasów ostatecznych, moje kazanie, odsłuchać chyba 3 lata wstecz. Ono jest w sieci, jest na moim profilu. Ja tam powiedziałem pewne zdanie, które no, okazało się być proroctwem. Powiedziałem, że na koniec czasu, kiedy Antychryst będzie sobie przygotowywał swoje miejsce do rządzenia, będzie sobie przygotowywał odpowiednią atmosferę religijną, duchową, gospodarczą, to nie użyje lewicy, bo lewica się do niczego już nie nadaje, nawet diabeł się jej brzydzi, ale użyje pseudokonserwatystów. I tych się boję najbardziej. Ja niemal cytuję z drobnymi wyjątkami to, co wtedy powiedziałem. I co się okazało? Okazało się, że tak się dzieje. Rządzą nam niby konserwatyści. Jak co, to klękają przed figurą, przed obrazami. Głośno wypowiadają różne miło brzmiące hasła, a jednocześnie nie przeszkadza im sprowadzać do Polski szczepionki, które niestety zawierają w sobie komórki zamordowanych dzieci w łonie matek. No bo przecież życie jest najważniejsze. Ale czyje życie? No właśnie. Kogo wybrać? Na kogo padnie? Wybiliśmy my wszyscy, żeby było jasne, bo zgodziliśmy się na to, żeby nas tak zniewolono. Wybiliśmy 100 tysięcy, głównie starszych ludzi. Zamordowaliśmy ich po prostu. Nie otrzymali pomocy. Nie z powodu COVID-a, ale z powodu wielu chorób. No bo tak trzeba. No bo ktoś musi umrzeć, żeby ktoś musiał żyć. Ja się nie godzę na takie diktum. Nie godzę się na taką
pseudologikę, to nie my mamy decydować o tym, kto ma żyć, a kto nie. No ale niewolnicy nic nie mają do gadania. Jesteście ludzie niewolnikami, daliście się zniewolić. No i teraz płaczcie, kiedy odchodzą wasi rodzice, dziadkowie, a wy nawet nie możecie się z nimi pożegnać. Bo tak chcieliście, bo na to się zgodziliście. Straszne czasy przyszły i jeszcze gorsze nadejdą. Ale ja się nie boję tych czasów. Kościół będzie się rozwijał. To już nie będzie Kościół tych ludzi, którzy do tej pory byli pastorami i biskupami. Ci się zajmą Kościołem tęczowo, nowoczesno, proaborcyjnym. O, to jest dobre. Natomiast Kościół pójdzie swoją drogą i Kościół dotrze do takiego miejsca rozwoju w naszym kraju, kiedy wszyscy ci, którzy mają być w Polsce uratowani, będą uratowani. I co wtedy? A wtedy Biblia mówi, że wtedy nastanie koniec. I bardzo dobrze. I bardzo dobrze. Pan przyjdzie po tych, którzy są Jego, a reszta to niech się tłucze i wałkuje między sobą. Długo to nie potrwa, ale to już jest stracone wtedy pokolenie. My jesteśmy od tego, żeby jeszcze uratować wszystko, co się da. A jeżeli ktoś chce siedzieć w domu, szczelać zębami ze strachu, to niech sobie tam siedzi i niech nie wychodzi. W ogóle niech nie wchodzi nawet na jakiekolwiek programy chrześcijańskie. Bo po co? Jeszcze dostanie stresa, bólów brzucha. A po co? Niech żyje tym światem. Może sobie obejrzeć wspaniałe telewizje, wspaniałe programy rozrywkowe. Żyć pełnią życia, póki jeszcze można. Co tam się przejmować wiecznością? Co tam się przejmować Słowem Bożym? A dokuczyłem komuś dzisiaj? To bardzo dobrze, bo chciałem. Ktoś się obraził? Jeszcze lepiej, bo chętnie chciałbym, żeby to słowo dotykało i obrażało. Czy ktoś się wściekł? No byłoby miło. I mam nadzieję, że to w komentarzach się pojawi. Ale może też ktoś się nawrócił. A to byłoby jeszcze lepsze. A może ktoś się przyłączy do służby razem z nami? Co, nie chcecie z dresiarzami? Wolicie z krawaciarzami? A proszę bardzo, idźcie sobie do krawaciarzy. Tylko najlepiej od razu sobie kupcie ten krawat tęczowy. Bo teraz tylko takie będą w obrocie. U krawaciarzy tylko takie. U dresiarzy wolność, nie musisz mieć krawata żadnego. Dres jak najlepiej, jak najbardziej, ale nie tęczowy. To nie jest na topie dzisiaj. No, wybaczcie, dzisiaj trochę może kąśliwie, ale powiem szczerze, mam już dosyć tych wszystkich tchórzy, którzy siedzą pod krzyżem i udają wierzących. To jest po prostu obrzydliwe. Dość już tego. A ja i tak was wszystkich pozdrawiam. Amen.